Księżniczka oznajmiła królowi swoje życzenie, a kiedy następnego dnia zjawił się w jej pokojach królewski stajenny z oślą skórką, wybuchnęła żałosnym płaczem. Biedne oślisko! Biedna ja, księżniczka! Oto co wynikło z moich wszystkich kaprysów i wykrętów. Osioł nie żyje, a ja nie mam ani sukni barwy pogody, ani sukni barwy księżyca, ani sukni barwy słońca. A co gorsza, nie mam ani chwili spokoju. Mam tylko tę szpetną oślą skórkę, z którą nie wiem, co począć. Na co mi się ona przyda? Aby poznać inne niż pałacowe życie i zasłużyć sobie na piękną nagrodę. Ach, chrzestna matko, ratuj mnie. Ratuj, co mam robić? Odziać się w oślą skórkę. Jakże ja będę wyglądała? Na pewno nie tak pięknie, jak wyglądałabyś w tych pięknych sukniach, których się jednak wyrzekłaś, bo nie widziałaś w nich szczęścia. Odziej się więc w oślą skórkę, a może w niej znajdziesz szczęście. Radzę ci to jaką wróżkę. Ufam ci, chrzestna matko. Niech będzie tak, jak mówisz. Okryję się oślą skórką. Musisz jednak uciekać, moja miła. I to zaraz, zanim król wpadnie w złość. Bo w końcu zniecierpliwiły go te twoje kaprysy i wykręty. Masz tu kawałek ciasta na drogę, wymknij się z pałacu niepostrzeżenie, idź w świat i radź sobie sama. Żegnaj, chrzestna matko. Żegnaj. Okryta oślą skórką, wymknęła się księżniczka z pałacu, niepoznana przez nikogo, bo i któż by poznał elegancką księżniczkę w oślej skórce? Trudno opisać popłoch i zamieszanie, jakie wywołało zniknięcie księżniczki. Rozpaczliwe nawoływania rozlegały się ze wszystkich murów, okien i wież palacowych. Księżniczko! Księżniczko! Gdzie jesteś? Księżniczko! Tymczasem okryta oślą skórką księżniczka oddalała się coraz bardziej od pałacu, szła ścieżkami, miedzami i przyrowkami i nikt na nią nie zwracał uwagi. Niepostrzeżenie minęła warty graniczne i wędrowała dalej przez sąsiednie królestwo. Znużona, osłabła, minęła piękne, duże miasto i doszła do przysiłka. Przez plot jakiegoś obejścia zobaczyła na podwórku gospodynię szorującą koryto. Dzień dobry, pani gospodyni. Dzień dobry. Czy nie potrzebuje pani pomocy w gospodarstwie? A co ty umiesz? Dziwnie jakoś wyglądasz i ubrana jesteś cudacznie. Znam się na domowym gospodarstwie, a jestem na tyle bystra, że chyba i na podwórku dam sobie radę. A oprzątałabyś świnie? A pasłabyś barany? Oprzątałabym świnie, pasłabym barany, a także piekłabym chleb, bułki i placuszki. Bo tą umiejętnością mogę się pochwalić. A jak się nazywasz? Nazywam się Ośla Skórka. W sam raz nazwisko dla ciebie. No to wejdź, Ośla Skórko. Będziesz więc oprzątała świnie i pasła barany, a w sobotę wyszorujesz się do czysta i będziesz mi pomagać w domowym wypieku. Dostaniesz strawę, a także dach nad głową. Jest tu w obejściu za krzakami bzów pusta komórka. Urządzę w niej nocleg dla ciebie. Księżniczka podziękowała gospodyni i ochoczo zabrała się do swoich obowiązków. Dzięki temu, że niektóre zajęcia gospodarskie nie były jej obce, szybko nauczyła się i tych, których nie znała. A gospodyni oceniła, że nikomu tak nie darzą się placuszki, jak oślej skórce. Księżniczka przywykła do swego nowego życia i nawet je sobie chwaliła. Którejś niedzieli
obudziwszy się w swojej komórce, spostrzegła okutą skrzynię stojącą pod uchylonym okienkiem. Na skrzyni leżała gałązka bzu, lusterko i otwarty liścik. Zdziwiona zerwała się z posłania, pochwyciła liścik i przeczytała. Droga chrześniaczko, wiem, jak ci się nie podoba twój codzienny strój, ośla skórka. Posyłam ci więc trochę klejnotów i 3 suknie, które mi ofiarował król, zapewniając, że mogę z nimi zrobić, co mi się podoba. Daj ci je, ale możesz się w nie stroić tylko w niedzielę i święto. Nikt nie może cię w nich oglądać, tylko ty sama. Daj ci więc i lusterko, żebyś się nacieszyła na cały tydzień własną urodą. Kochająca cię wróżka bzów. Och! Uradowana księżniczka postanowiła od razu skorzystać z daru wróżki. Otworzyła skrzynię i blask 3 sukien. Sukni barwy pogody, sukni barwy księżyca i sukni barwy słońca wypełniły całą izdebkę. Odtąd co niedzielę i święto stroiła się w najpiękniejsze w świecie suknie, wkładała naszyjniki i pierścionki i cieszyła się własnym urokiem. Wieczorem wszystkie te wspaniałości chowała do skrzyni, a nazajutrz odziewała się w oślą skórkę i gorliwie brała do swoich codziennych obowiązków. Tak minęło lato i nadeszła pogodna jesień. Którejś niedzieli przez przysiółek przejeżdżał młody syn królewski. Powracał z sobotnich łowów. Był to nader powabny młodzieniec o wesołym, nieco swawolnym usposobieniu, ale nadzwyczaj dobrze wychowany. A wszyscy poddani chwalili jego zacne, dobre serce. Książę zatrzymał konia u płotu. Pani gospodyni? Słucham, wasza wysokość. Czy mógłbym dostać coś do zjedzenia? Po wczorajszych łowach jestem głodny jak wilk. Proszę. Proszę, wasza wysokość, mam sobotni placuszek i świeże mleko. Proszę ze mną do kuchni. Wspaniałe mleko. A placuszek? Co za pulchność. Jaki smak. Nawet na królewskim dworze nic tak wspaniałego nie jadłem. Czy to pani piekła ten placuszek, pani gospodyni? A nie, wasza wysokość. Ten placuszek upiekła moja pomocnica, ośla skórka. Niechże pani łaskawie przywoła tę oślą skórkę, abym jej za ten przysmak podziękował. Kiedy, bo nie ma jej. Nie ma. Skorzystała z niedzieli, poszła w odwiedziny do kumy. Ale gdy tylko wróci, powtórzę jej pochwały waszej wysokości. Książę spojrzał bystro na jąkającą się gospodynię. Pomyślał, że może nie wszystko jest zupełnie tak, jak powiada, ale nie zaprzątał sobie tym zbytnio głowy. Podziękował bardzo uprzejmie za poczęstunek i wyszedł na gospodarskie obejście. Nie wiadomo dlaczego przyciągnęła jego oczy mała komórka w głębi za krzakami bzów. Może dlatego, że po jej ścianach przebiegały figlarne cienie listków i wesołemu księciu wydawało się, że dają mu jakieś znaki. Pobiegł więc w tę stronę i stanął przed drzwiami komórki. Drzwi były zamknięte, ale wewnątrz nucił jakiś miły głosik. Książę przyłożył oko do szpary i znieruchomiał z zachwytu. W małej izdebce przed wiszącym na bielonej ścianie lusterkiem obracała się na paluszkach najpiękniejsza w świecie osóbka, a jej suknia barwy pogody rozsiewała dokoła błękitny blask. Serce księcia zabiło z nagłej miłości i zachwytu. To musi być księżniczka. I to księżniczka mego serca. Pokochałem ją od pierwszego wejrzenia. Wzrok czarującej osóbki zatrzymał się na szparze w drzwiach,
i przez krótką chwilę w oku księcia odbiło się zdumione, czarujące spojrzenie. Po czym coś przysłoniło szparę. Na to nadzwyczaj dobrze wychowany książę odsunął się od drzwi, zawrócił na podwórze. Pani gospodyni, kto to mieszka w komórce za krzakami bzów? Ośla skórka, moja pomocnica. Poczciwa i zgrabna do roboty dziewczyna, ale wielkie z niej brzydactwo. Ośla skórka, brzydactwo? To dziwna jakaś osóbka. Tak, jeszcze raz dziękuję za poczęstunek i żegnam, pani gospodyni. Do widzenia, wasza wysokość. Książę musiał wracać do pałacu, bo królowa matka nie uznawała spóźnień. Przy kolacji młody książę wydawał się nie całkiem przytomny. Nic dziwnego. Od widoku uroczej panienki obracającej się przed lustrem w sukni barwy pogody niejednemu mogło się zakręcić w głowie. Książę z największym wysiłkiem brał udział w ogólnej rozmowie. Przymykał oczy. Sukienka barwy pogody migotała mu pod powiekami. Nie wiedział już, czy siedzi przy królewskiej kolacji, czy stoi przed drzwiami komórki za krzakami bzów. I bladł coraz bardziej. Wreszcie zsunął się z krzesła. Ach, ach, młody książę zemdlał. Przywołajcie natychmiast najlepszych lekarzy. Przybyli lekarze, zbadali księcia i orzekli, że zachorował ciężko z miłości. A w kimże zakochał się tak nagle? Nic o tym nie wiem. Jest nieprzytomny i nie można go o to spytać. Co robić? Lekarze zaaplikowali księciu silną miksturę na poty, a gdy gorączka spadła, orzekli, że tylko małżeństwo z ukochaną może go ocalić. To też ledwie książę otworzył oczy. Synu kochany, powiedz, czego pragniesz. I bądź pewien, że król ojciec i ja uczynimy zadość twoim pragnieniom. Mościa królowo mamo, chcę, żeby ośla skórka upiekła mi placuszek. A kto to jest ośla skórka? On znowu zemdlał. Przywołać tu natychmiast królewskiego muszkietera. Niech nam wyjaśni, kto to jest. Ja wiem, wasza królewska mość. W czasie ćwiczebnych marszów przechodziliśmy przez przysiółek i tam na łące niejaka ośla skórka pasła barany. Ale to jest brzydactwo. Rzadko można spotkać coś takiego. Ale brzydactwo czy nie brzydactwo? Skoro mój syn tak zasmakował w placuszkach jej roboty, niechże upiecze dla niego jeszcze jeden. Może chodzi tu tylko o kaprys chorego, ale może jest w tym jeszcze inna nieznana przyczyna. Sprowadźcie mi tu natychmiast oślą skórkę, królewscy muszkieterzy! Ośla skórka przyjęła z uśmiechem rozkaz królewski. Obiecała, że nazajutrz wczesnym rankiem placuszek będzie gotów. Zabrała ze sobą potrzebne produkty do pieczenia i zamknęła się w swojej komórce. Włożyła lśniącą suknię barwy księżyca, na palec wsunęła szmaragdowy pierścionek i zaczęła wyrabiać ciasto. Wtedy, jak powiadają jedni, przypadkiem, a jak powiadają inni, nie całkiem przypadkiem, spadł jej z palca pierścionek i pogrążył się w cieście. Wczesnym rankiem placuszek był gotów. Wtedy księżniczka przebrała się w oślą skórkę i wyniosła placuszek muszkieterowi. Porwał on placuszek z jej rąk i co koń wyskoczy, pognał do królewskiego pałacu. Tu z kolei książę porwał placuszek z rąk muszkietera i zaczął go pałaszować z takim zapałem, że doktorzy otworzyli oczy szeroko i wykrzyknęli zgodnym chórem, że to może się źle skończyć. I rzeczywiście w tej chwili książę zakrztusił się i omało nie zadławił pierścionkiem, który tkwił w kawałku ciasta. Wyciągnął go jednak zgrabnie z ust, a gdy spojrzał na pierścionek, jego zapalczywy apetyt ostygł nagle. Mościa królowo, mamo, to pierścionek z najśliczniejszego w świecie paluszka.
Ach, kochani rodzice, królu, królowo, dajcie mi poślubić tę, na której serdeczny paluszek będzie ten pierścionek w sam raz. Na to zacny król kazał bić w bębny i zwołać do palacu wszystkie panny, aby przymierzały pierścionek. Pierwsze przybyły księżniczki i hrabianki, ale pierścionek nie mieścił się żadnej na palcu. Potem stanęły do przymiarki kuchareczki, modystki, ogrodniczki i pasterki. Książę ożywił się i zdrowie jego tak się poprawiło, że sam przymierzał im pierścionek. Ale na nic się to nie zdało. Wszystkie miały za grube palce. Przecież nie było tu jeszcze oślej skórki, która upiekła mi placuszek. Melduję pokornie, waszej wysokości, że tego kocmoucha wstydziliśmy się sprowadzić do pałacu. Sprowadzić mi tu natychmiast oślą skórkę. Jestem sprawiedliwym królem i nie mam żadnych klasowych uprzedzeń. Gotów ktoś powiedzieć, że mam zły stosunek do pastuszek baranów. Marsz mi! I niech muszkieterowie sprowadzą tu zaraz oślą skórkę! Gdy ośla skórka usłyszała bębny muszkieterskie, domyśliła się, że cała ta parada dotyczy jej pierścionka. Szybko ubrała się w suknię barwy słońca, narzuciła na nią oślą skórkę i wyszła przed próg. Ej, ośla skórko! Mam rozkaz odprowadzić się do królewskiego pałacu. Bardzo proszę. Jestem gotowa i możemy jechać do pałacu. Książę nie poznał w oślej skórce pięknej osóbki, która go olśniła. Był zawiedziony, ale zapytał uprzejmie. Czy to ty upiekłaś placuszek, który jadłem niedawno? Ja? Wasza wysokość. Podaj mi rękę. Ośla skórka wyciągnęła do niego dłoń, a pierścionek wsunął się łatwo na palec i przylgnął do niego jak ulany. Wtedy księżniczka zrzuciła z siebie oślą skórkę i zabłysnęła całym urokiem w sukni barwy słońca. Książę padł do stóp księżniczki, a król i królowa, gdy ochłonęli ze zdumienia, zaczęli ściskać i całować przyszłą synową. Aż nagle królowa matka wykrzyknęła. Ach, jaki wspaniały zapach. To chyba pachną bzy. Zgadłaś, mościa królowo. Jestem wróżką bzów. Ty, książę, będziesz miał żonę godną zazdrości. Wychowana jest jak księżniczka, a ciężką pracę zna jak chłopka. A teraz opowiem waszym królewskim mościom dzieje księżniczki. Królowa matka zalała się łzami wzruszenia, król patrzył z podziwem na przyszłą synową, a wszyscy rozpływali się nad jej urokiem. Książę tak śpieszył do ślubu, że ledwo zdążono przygotować wesele. Ośla skórka poślubiła zacnego i wesołego księcia, który był najszczęśliwszym z małżonków. Miał żonę dobrą, zacną, elegancką, a tak gospodarną, że jej placuszki sławne były na cały świat.